Została umowa podpisana na początku roku na realizację danej umowy. Dotacji. Nie można sobie jej zwiększać w trakcie. No dobrze, ale my wiemy o tym, ale to my byśmy wtedy musieli podjąć uchwałę o zwiększeniu. Oczywiście. No to zobowiązanie i tak musi być. Jak nie można? Jak nie można? Wszystko można, jak się chce. Przecież tu oczywiście to jest szanowni państwo, rozmawiamy tak sobie, no właśnie, takie ludzie na współpracy. Jak wszystko można? Na jednej stronie wszystko można, jak się chce. Wszystko można? Wszystko można? Nie. Tak, można, to trzeba nie. Chcieć, o, nie. Pani. Ja chciałam zapytać się pana, czy pan informował pana burmistrza o zaległościach tak w listopadzie? Pana burmistrza nie muszę informować. Jestem osobną, jakby powiedzieć, jednostką i nie mam potrzeby informowania. No to dajcie sobie radę w takim razie. Ale było też było informowane, ale pan burmistrz podpisał i każdy dobrze o tym wie, że podpisał umowę taką, jaką podpisał. No dobrze, ale rada jest władna zmienić tę umowę, tylko musi o tym wiedzieć. Ale szanowni państwo, pani przewodnicząca, więc pytam, skąd można było wziąć te pieniądze? Nie ma pani. Rozdzielilibyśmy inaczej 390 tysięcy, które rozdzieliliśmy. Czyli dzieci by się działy w zimnych pomieszczeniach. Nie, więc my to zrobiliśmy z zapasem, proszę pani. Ale żeby sami państwo mówiliście, że za dużo żeśmy. Ale to państwo rozdzielali te pieniądze, nie my. No ale zanalizowała pani, że ciuty jest za dużo. To wtedy dalibyśmy prośbę. Szanowni państwo, macie pomysł na realizację budżetu? To znaczy ja powiem pani tak, że państwo cały czas dezinformują radę i nie udzielają informacji, więc na podstawie czego rada ma... Ale pani ma wszystkie dokumenty, ma pani wszystkie informacje. Przecież pani jest... Natomiast jeżeli chodzi jeszcze to, co było możliwe... Szanowni państwo. Przepraszam, szanowni państwo, a to co było możliwe i tutaj kierownictwo też zabiegało o dodatkowe wsparcie finansowe i uzyskiwało to wsparcie w takiej czy w innej formie. Skoro są takie zaległości odnośnie tego, czy pan poseł wystąpił z jakimś wnioskiem i przedstawił sprawę sytuacji, żeby na przykład, czy może pomóc coś, czy nie. Pan burmistrz tyle naściągał pieniędzy różnych z różnych stron, że byłby może to akurat też po prostu jakieś pieniądze zdobył, by była zbiera za to. Rozmawialiśmy na to. Ważne naprawdę, żeby na tym roku były rozmowy. Czyli po prostu tak, z tymi zaległościami sobie chcecie dać radę sami. Wy mówicie o przyszłości, o tak, nowym roku. Tak, o tym roku, bo jeżeli ten rok będzie w tej samej kwocie, nie mają szans, bo to... Ale się... żebyście nie przerywali, bo to nie bawimy już te dzieciaczki, bo widzę, że znaczy, oni już zaczynają ta sala się świeci, to one tam na pewno są, to żeby nieprzerwanie te ćwiczenia trwały. Oni od jutra zaczynają. A pierwszy turniej jest w niedzielę, nie? 15. Spisuje się umowę na wartość, która jest w projekcie budżetu. Nie, nie mogę. Musi być ogłoszony konkurs od nowa. Tak. No to trzeba ogłosić konkurs, no po prostu. No ale ja no proszę, no to nie, przepraszam, no to pani przewodnicząca, proszę podjąć uchwałę stosowną. Ale pani sekretarz, my w tej chwili nie jesteśmy w stanie zmienić budżetu. My doskonale o tym wiemy, że jest taka kwota. Po co wdrożycie? W każdym przypadku inicjatorem zmian budżetowych jest burmistrz. No ale pani przewodnicząca, pani to powtarza doskonale. No bo to jest prawda. Chcieliście to państwo, zmieniliście i oddaliście. Jeżeli ten radny nie jest w stanie inicjować zmian budżetowych. Które mogłyby być docelowo przeznaczone na inną rzeszę zajęć. Tak, jak będzie jasno określone co i jak, to wtedy będziemy aprobować. Nic w ciemno. Państwo mieliście mieliście wnioski odnośnie dróg w kwietniu czy w maju. Mieliście je w dyspozycji i wiedzieliście, że je będziemy oddawać w październiku. Mieliście je w dyspozycji. I tam było mówione o 1 000 000 zł, a potem się okazało, że są 2 000 000. No to jak pani ma pomysł, no popytam się, co zrobić. Pani sekretarz, od 2 lat wie pani, że nikt z radnych nie popierał drogi asfaltowej do Niniewa. A pani wiecznie do tego wraca. Wiecznie. No a pani wiecznie, że my oddaliśmy pieniądze na drogi. Ale macie to ten temat, bo naprawdę już nie będziemy rozmawiać na temat dróg, bo to nie jest, dzisiejsze spotkanie nie jest... Ale niech ludzie mają obraz. Znaczy, jak wiecie, my się nie zamykamy tylko na to, że gramy tylko sobie w piłeczkę, bo my uczestniczymy w różnych zbiórkach charytatywnych,
wiemy. Gdzie zbieramy pieniądze i w wielkiej orkiestrze i na różne dzieci zbieramy. I no, chciałbym, żebyście no, to też spostrzegli, że to nie tylko chodzi o to, że wydajemy pieniądze na to, żeby sobie pokopać piłkę. No. Ale my to dostrzegamy. Ja jeszcze mówię, że jeszcze mi brakuje takiego uhonorowania waszej działalności. To ja cały czas to podkreślam. Ale nam jest niepotrzeba. Ważne, żeby dzieciaki były zahonorowane. Ale może tym dzieciom potrzeba. Dzieciakom w tym roku zorganizowaliśmy tak samo, w tamtym roku, przepraszam, półkolonie, z których skorzystali. No, były to pierwszy raz organizowane, może nie były... No pierwszy raz jak się robi, to się zawsze błędy popełnia, ale... Ale dzieci były zadowolone. I cześć wam i chwała, bo jak tak brakuje, to wiem, że człowiek się zniechęca i skrzydła są podcinane. W każdym razie ja to duszą i sercem tu mogę dzisiaj przyrzec, że będę za tym, żeby wam te dotacje zwiększyć. Panie Michalak, pan też? Też będzie pan taki? Postaram się. Ale jestem za, tylko trzeba, wiesz... No to się musi równoważyć. No a ja jeszcze chciałam... Tak, gdzie uczniemy? Pani Małgosiu. No, ja jestem za, jak najbardziej. Ja w tym roku się pojawią niejedne środki jeszcze ze mną. Ja chciałam jeszcze... O czym mówimy teraz? Jak możecie to powiedzieć? Oczywiście jakie środki potrzebujemy na drogę. Ale środki ze mną, poczekajcie, są nakreślone na dane działanie, tak? Na dane działanie, jeżeli nawet się uda pozyskać jakieś pieniądze, to jest na to działanie, tak? Bo jak już państwo tak... też rozmawiacie między sobą. To pani zapytać, piszemy projekty, jak jest możliwe, każdą złotówkę ściągamy, rodzice będą partycypować, rada pewnie też się deklaruje, że pomoże i my szukamy rozwiązania, to nie jest 200 czy 300 tysięcy. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że cały czas poruszaliśmy kwestię takiej uciekło mi słowo. Sprawiedliwości, tak? Żeby nie jedną grupę faworyzować, a drugą grupę jej nie dofinansowywać. No więc są grupy w naszej gminie, które są bardzo faworyzowane i tam jest dosyć duże dofinansowanie. To kto jest faworyzowany? No niech pani powie, jeżeli rozmawiamy o partii. Kto jest faworyzowany? No kto? No kto, proszę. Do każdego seniora miesięcznie dopłacamy 1000 zł w domu seniora. Czyli senior faworyzowany, kto jest grupy? No nie no, właśnie no, mówię o tej, no to jest 1000 zł na jedną osobę na domu seniora, a ich jest 30 osób, no teraz chyba nie 30. A tutaj na te dzieci, których jest 50, po prostu grosza nie ma. Ale nie ma grosza? To znaczy na ten moment na pewno nie ma, bo to jest to, co mamy w budżecie przeznaczone, to nie starcza nawet na seniorów. Nie, w każdej gminie jest większa ta dotacja i tak sobie powiedzmy. Trzeba po prostu zaznaczyć pewne aspekty tej sprawy, tak? No, że po prostu, że ta sprawa może powinna jakaś być wypracowana. Pani Martyko, ja bym proponowała, żeby pani to spuentowała wnioskiem radnych obecnych, że przy pojawiających się możliwościach, żeby pan burmistrz, przedstawiając nam zmiany budżetowe, ujął zmianę budżetu dotacji dla prosnych oczu. A ja proszę, żeby dopisać, oczywiście, nie ma najmniejszego problemu, bo zawsze, jeżeli jest nakierunkowane, tak jak były trybuny, to nie wybudowaliśmy sobie, nie wiem, wiaty czy jakieś świetlicy. Bo określony konkurs czy nabór jest, on ma ramy, tak, gdzie on określa, na co możemy pozyskać pieniądze. Czyli przy pojawiających się możliwościach, no tak jak samoplanowania właśnie konkursu. Przy pojawiających się, bo inaczej nie mamy możliwości, bo ogólnie jeśli rozciągniemy dochód. Ale jak się nie pojawią, to też im musisz pomóc. Też musisz gdzieś znaleźć, bo widzisz, co się dzieje. No musi być, no musi się znaleźć. Trzeba czekać, kiedy program będzie, no może będzie ogłoszony. Kochani, to nie jest tak proste. Projekt to może określony na co? Pewnie, że tak. I dostaniesz na przykład na miesięczne działanie tam to i musisz się z tego rozliczyć. I to jeszcze skrupulatnie co do grosika. I mamy też taką prośbę do klubu, abyście nas informowali o sytuacjach tego typu, które się pojawiły w tym. Proszę, pan Michalak prosi o głos. Ja mam taką prośbę, żeby normalnie przedstawić normalnie finanse w ogóle poszczególnych grup. Na przykład ta grupa na utrzymanie tej
tej grupy, które mamy takie wszystkie, żeby były na cały rok na przykład, ile by było potrzebne pieniądzków? To mamy taki koszty zrobiony, taki nawet na brudno, została pani... My nie wiemy na przykład, do której grupy na przykład, ile po prostu jest potrzebne, ile co z tego, czy są jakieś inne rzeczy. No słyszałeś, 80 tysięcy złożyli zapotrzebowanie. Okazuje się, że wchodzi jakaś grupa, więc pira za oko te 100 tysięcy by musieli mieć. No to jest na dzień dzisiejszy mamy wyliczone na prawie 107 tysięcy. No to dobrze mówimy, że około 100, nie? 7 tysięcy możecie od sponsorów. Zawsze tak, zawsze coś znajdziemy. Tak, zawsze coś wyśnie. Musimy mieć do każdej dotacji. To są jeszcze składki członkowskie, które dochodzą, nie? I takie, i zawsze coś. Od sponsorów powiedzieli 7 tysięcy, ale to no, musi być. No czy państwo wyjdziecie stąd zadowoleni? Widzicie, mnie znowu... Znaczy zadowoleni to... Na dzień dzisiejszy nie wiem, tak nie mamy jeździć. Żeby chociaż jedna grupa w tym nie była na dofinansowana i działająca. To jest dla seniorów. Moment, to nie ma żadnej listy takiej... To nawet brakuje na seniorów w tym momencie. Na cały rok. Ale pan burmistrz, jeżeli ogłaszając, bo jeżeli teraz tak, mamy 62 tysiące w budżecie, jeżeli pan burmistrz ogłosi na 62 tysiące, ja mam podpisać umowę z panem burmistrzem? Bo ja się naprawdę ciężko zastanawiam. 62 to łącznie, pani sekretarz, z tymi co 3063 były tam na inne przyszkolne te klubiki, to jest razem te 62? 60. Czyli na tą prostę zostanie 60 niezmienione, tak jak latami, tak? No, 60. No. Nie to, że niezmienione, bo była zmieniana ta kwota i w inny sposób też zmierzaliśmy, tak? Bo może nie, ja nie widziałam, że państwo tutaj, bo tematyka była troszeczkę inna niż komisja, ale rozumiem, że wchodzimy w pewne tematy, państwo tutaj macie pytania. Natomiast jeżeli chodzi o konkurs, no to tak jak jest w budżecie, my jesteśmy związani z budżetem unijnym. Ale zadaję pytanie, czy podpisując umowę teraz, bo otworzymy ją na podstawie środków zabezpieczonych. Na podstawie zabezpieczonej dotacji. Czy, no. Czy w momencie, kiedy pojawiają się środki z zewnątrz, można dofinansować? Umowę można aneksować zawsze. Można podpisać nową umowę na nowe zadania w związku z uchwalonymi pieniędzmi przez Radę. To może, trzeba wyznaczyć w tej umowie, którą pan podpisuje, no, okresy i obowiązywania od stycznia do lipca na przykład. No, pieniądze są na dany rok. Umowa jest podpisana na dany rok. Umowa jest podpisana na dany rok. Słyszycie, na cały rok jest podpisana na no bo jak jest tak sformułowana, to jest tak podpisywana. Jak będzie sformułowana na 7 miesięcy, to będzie na 7 miesięcy podpisana. No kto? No kto sporządza tą umowę? No takie są przepisy ogólne. Nie pan burmistrz znowu, który będzie winny, znowu pan burmistrz. Może jest jakieś rozporządzenie i to trzeba się... No zawsze jest winny, urząd albo burmistrz, tak najprościej. Taką umowę byśmy musieli zobaczyć, jak nie, no umowa. Umowa jest pewien okres obowiązywania, pewne kwoty, pewne zadania, no i... No to umowa, trzeba tłumaczyć, nie ma problemu. Jeżeli państwo uchwalili pieniądze, można podpisać kolejną umowę na nowe zadania w ramach ogłoszonego konkursu. Pani dokładnie wie, że my uchwalimy te pieniądze wtedy, kiedy pan burmistrz zainicjuje takie zmiany w budżecie. Pani przewodnicząca, pani jako radna również może zainicjować. Nie, bo zmian budżetowych może. Nie mogę zainicjować. Może pani. Inne inicjowała pani, także może pani zainicjować. A to sobie nie przypominam. Ja mogę zainicjować zmiany na podstawie bieżącego budżetu, a nie na nie tworzyć nowe. Czyli reasumując, brakuje wam teraz środków na prowadzenie tej grupy najmłodszych, tak? Znaczy, na trenera? Ogólnie nie mówię. My nie bierzemy tego, rozdzielamy na młodych czy starych. Szanowni państwo, oni mówią ogólnie o działalności, tak? No my naprawdę nie chcemy wyróżniać nikogo, czy to jest starszy zawodnik, czyli w tych seniorach, czy to jest młody. Ale wszyscy mają być równo traktowani. Czy w umowie są zawarte odpowiednie środki? Ja się zapytam, no nie są. Czy jest podział na seniora 30 tysięcy, na poszczególne wydatki? Nie, bo to się bierze na działania, to nie jest. A no właśnie, to ja to chwileczkę, no to jest możliwość, bo jeżeli jest to na działanie, to działaniem i działalnością w sporcie jest cała działalność, czyli jest to transport, jest to trener, jest to, nie wiem, jest to picie, tak. Więc ja uważam, że tu nie ma problemu żadnego. Nie ma, bo zabezpieczamy środki, tworzymy grupę.
na działalność i te środki, które są zabezpieczone, wystarczą wam na przykład do miesiąca września czy października. W trakcie roku jesteśmy zobowiązani i jeżeli się pojawią środki, pisać konkurs, ogłaszać, jeżeli nie, to musimy dofinansować, no, bo wtedy wiemy, jakie mamy wydatki miesięczne. Aczkolwiek taka informacja powinna być przedstawiona Radzie, żebyśmy nie byli, nie, żeby nie pojawiła się sytuacja, że my się dowiadujemy, jak już mija, no, jak już mówimy sobie do siebie roku, jest, do siebie no. roku mówimy. To wtedy wiemy, jakie, jaka jest informacja, aczkolwiek nawet nie wiemy ile, ale to już, jeżeli bierze klub na swoje barki, to no to... Ale ja jeszcze raz zapytam, to Państwo widzieliście wolne środki, tak? Żeby przekazać klubowi i zaraz... Nie upierdliwa się Pani. Nie robię się upierdliwa, tylko pytam konkretnie, tak? Bo obiecywać i mówić, że jest pięknie, że działajcie, róbcie, bo jesteście potrzebni... Ale to Wy tak mówicie właśnie. No właśnie Państwo to nie, nie, to urządzenie jest. Ale Pani Sekretarz, jeżeli te wolne środki zostały przekazane na dofinansowanie do upału, a upału się tyle nie zużyje, teraz to środki może być, może się pojawią jakieś wolne. No ale nie zostawiliście. Bo gdyby była ostra zima, no, ale proszę Pani, ale my nie wiedzieliśmy o zaległościach prosty. No to co mogą, co mieliśmy no, zostawiać? Ale Szanowni Państwo, nie zostawiliście tych wolnych środków, bo mogliście zostawić. Proszę Państwa, Wy cały czas wynajdujecie jakieś wolne środki, o których wcześniej nie było, albo potem się pojawiają, potem się znikają. A my nie wiemy skąd. I to są w setkach tysięcy. Dobrze. Nie, to naprawdę nie mamy co uważać tego tematu w tej chwili. Znamy wszyscy jak zadanie, zagadnienia, jakie zostały wprowadzone dzisiaj. Może zwrócić się do tych racji, może rzeczywiście. No ja myślę, że to nie jest pomysł. Pani sekretarz, ma jakieś formie. Pani sekretarz, osobiście od dawien dawna nie przychodzą na sesję. Zorientowani w ogóle w temacie, czy nie są, w jakiej formie by można poprosić o zmianę w tych funduszach sołeckich, żeby one uwzględniły tą pomoc dla sportu w gminie? To znaczy sołtysi, bo Pani mówi, że nie uczestniczą. Zapewne uczestniczą, bo... No nie, ja nie widzę tu nikogo. Ale online. Ale to wiesz, ja to dla mnie to przyjdę, powiem co myślę, a nie. Szanowni Państwo, nie wiem, czy jest zapraszanie na sesję, to już nie pytanie do nas, bo to za zaproszenie jest odpowiedzialna przewodnicząca rady. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak dysponują mieszkańcy swoim funduszem sołeckim, to doskonale Państwo wiecie, że to jest ich inicjatywa i to do nich należy to, jakie zadania przedsięwzięcia skarżą. Tak, to jest tylko i wyłącznie ich inicjatywa. A jakby się, czyli mamy taką propozycję, żebyście Wy jako klub sportowy się zwrócił do każdego sołeckiego o zmianę. Szanowni Państwo, to nie, to my już żeśmy tutaj doszli do konsensusu, że najlepiej jakby to klub sportowy bezpośrednio się zwrócił pismem do każdego sołectwa. O dobrowolną nawet. No, nie tam, no bo... Co? Albo na każdej skazywanie która wystąpimy o ten fundusz sołecki. Cicho, Wieniu, niech dokończy Romek, no. Tak, wystąpimy na pewno na piśmie, bo jeżeli było tutaj rozmawiane, no to tego śladu nie ma nigdzie. Ale wystąpimy o ten fundusz, jeżeli będzie możliwość zmiany i poprosimy, jeżeli będzie na kolejny rok, to też od razu zawrzemy to. No i bardzo dobrze. No i tak trzeba. Bo ja mówię, tyle jest 10. Zmiany funduszu sołeckim i tak do 30 roku. Ja chciałam się zapytać, bo na przykład Piła w zeszłym roku przeznaczyła na fundusz sołecki, na jakiś tam fundusz sołecki na pewne działania. I z tego, co pan, znaczy pan burmistrz poinformował, to pan Roman powinien też wiedzieć, na tyle było na projekt drogi i wykonanie i tam było chyba 12 tysięcy, z czego zostało wykonane 6 tysięcy. Ja takie pismo do gminy złożyłam, co z tymi 6 tysiącami? Jeżeli by było wiadomo, że jest tylko 6 tysięcy, a drugie 6 tysięcy, moglibyśmy w zeszłym roku przeznaczyć 6 tysięcy na wasz klub,
Tylko ja się pytałam trzykrotnie w zeszłym roku, co z Funduszem Sołeckim Piły i nikt mi tej jedno odpowiedzi nie dał. A 6 tysięcy zostało niewykorzystanych i ja nie wiem, co z tymi 6 centami. Napisałam w zeszłym miesiącu pytanie do urzędu i ja do tej pory jeszcze nie otrzymałam po 4 tygodniach odpowiedzi. A te 6 tysięcy mogło przejść na waszą rzecz. Ale to trzeba było wiedzieć do końca października, bo do końca października. 6 tysięcy zostało? Zostały w gminie, gdzieś na coś poszło, nie? To wtedy, bo na przykład to jak my nic nie wiemy. Do zmiany Funduszu Sołeckim i go znaczy. A tu jeszcze chcę powiązać, że tym Funduszem Sołeckim się zajmuje wykonaniem tego projektu, zajmuje pan Roman, który jakby nam dał informację, że zostaje 6 tysięcy, to by pan zostali na prawo. Bo tej, to mieli wystąpienie do Sołek, to nie ma sensu. Dlaczego ja mówię nowy? Ja mówię o nowym. No 23. Do bieżący. Czy już spożytkowały te sołectwa? Czemu mówi, że nie ma sensu? Dopiero będą wchodzić w to, więc jak mają na imprezę integracyjną 3,5 tysiąca, to czemu te 500 mają nie zmienić i dać dla prosty? Ja w tym kontekście mówię. A niektóre sołectwa mają po kilkanaście, nie wiem, tysięcy na imprezę. Po kilkanaście tysięcy mają na imprezę niektóre sołectwa. No. No wolisz pan 14 tysięcy na imprezę. My też tak przeznaczone. Tak. No bo nie mają na co wydać. No bo się nie wydaje. Wszystkie sołectwa się na pewno nie zgodzą, no ale może częściej po prostu zgodzi. Kto by się zgodził, to by się zgodził. Myślę, że logicznie myślący ludzie to zawsze będą popierali. Generalnie, jeżeli nie będziecie próbować, to nie będziecie wiedzieć, czy się da zrobić. Tak więc na pewno pismo trzeba... Znaczy, mówię, że już próbowaliśmy w tym roku i tylko 2 sołectwa, nie? Tylko Chocz i Stary Olesiec. Ale wystosowaliście pisma do wszystkich sołectw? Nie, rozmawialiśmy z sołtysami. Nie ze wszystkimi, ale... Ewa i Krzysztof. Pismo do rady sołeckiej. Ja pierwsze słyszę. Chwilę by taki temat nie był poruszany. Nigdzie nie było poruszany. No bo podejrzewam, że tak jak sołtys z Józefowa, ona powiedziała, że nie poruszy tego, bo ją wyśmieją na czymś takim. No, ale Isu też była wyśmiana. No, to jest czarno na białe. Pismo to jest właściwy rodzaj komunikacji. No to radno, do zebrania. Nie, sołtyzm ma więcej do nas. Fundusza Sołeckich jest. Kochani, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować. Po dobrej 5 tysięcy, nie? Małgosia? No może też rodzice partycypują. Ale po pierwsze, my musimy wiedzieć, ile to jest. Żebyśmy jakie są zaległości. Ale szanowni państwo, tutaj państwo przyszli i mówią tak o problemie tegorocznym, tak? O to chodzi. Główny, bo pani przewodnicząca rady mówi o zaległościach. Tutaj panowie... Nie, no bo pani Ewa mówi, że może byśmy pokryli te zaległości z rady. Znaczy, wspomnieli. No to czy to będzie... No to jak jest ten temat, to jest temat, a nie na inny. Przecież to i tak płyną pieniądze w tym roku. Jeżeli mają państwo taką chęć, to oczywiście nie ma problemu, można wpłacić na ten rok. Na ten rok też się przyda każda złotówka. No przecież my też nie wpłacimy, nie? Tylko nie wiemy, dlaczego nie możemy wiedzieć, jakie to są zaległości. Do tego nie mogę zrozumieć za bardzo. Jakiego rząd to jest, jakiego rzędu to są kwoty, bo nie chodzi już o dokładne wyliczenie. No, o dokładne, to z tym, co mi informacja, nie? No mi się wydaje, że nie powinno być żadną tajemnicą, jak partycypujemy w kosztach, mamy chęć jeszcze dalszej tam. Nie, no dla mnie to w ogóle nie powinno być tajemnicą, bo to jest, są środki dotacyjne, nie? Ale ze środków dotacyjnych my się rozliczamy, także nie ma problemu, to są w ogóle nasze środki, tak? Państwo w tym roku też analizowaliście. Chcemy pomocy w tym roku. Na 2023. Jeżeli tak. Dlatego, że dotacja jest niewystarczająca. Krótko. Tak jest. I my mówimy, że przy pojawiającej się okazji, tak kazaliśmy zanotować, a wy panowie jeszcze pomimo to wystąpić do tych rad sołeckich, które jeszcze nie skonsumowały tych funduszy sołeckich, bo być może coś się uda, a my w Radzie też się zastanowimy, w jaki sposób możemy wam pomóc i ja na tym bym to ten temat na dzień dzisiejszy zamknęła, bo to nic więcej nie jesteśmy w stanie wymyślić. Tylko co my mamy zrobić z tymi umowami, bo wiadomo, no, to będzie ciężko, bo jeżeli my podpiszemy, żeby to rozszerzyć tą umowę, nie wiem, czy to jak to prawnie wygląda.
jak to prawnie wszystko wygląda. Ale na to masz radcę prawnego gminnego. Pani duchowna to się zgłosi, to czy ona coś trzeba sobie zrobić? Bo jeżeli podpiszę... Jezu, zebacz, mają na te malutne pieniążki podpisać, a jak zaś nie dostaną? I co wtedy? Tu jest ich obawa. No ale jak nie podpiszą umowy, to nie będziemy mieli wcale. To się rozwali klub, bo my nie jesteśmy w stanie w tej chwili niczego zmienić, bo budżet jest przyjęty uchwałą przez Radę naszą. Ja myślę, że to był burmistrz by musiał. Ja uważam, że aneksem można wszystko zrobić. No ale to pani ma panią wiceburmistrza, że wie pani. No to ja państwu powiedziałam, że kiedy państwo zatwierdziliście budżet i my jesteśmy na chwilę obecną związani z budżetem. A w budżecie mamy około 60 tysięcy, już nie pamiętam, czy 60 czy 62 tysiące, tak? I my tym budżetem jest uchwalonym przez państwa jesteśmy związani. I my nie możemy w tym momencie ogłosić konkursów i podpisać umowy na inną kwotę. Ale czy można jakieś aneksy do tej umowy, czy coś? Mówię, jeżeli znajdą się pieniądze, ponieważ pan burmistrz informował o tym na sesji 19 grudnia, jakie jest zapotrzebowanie jednostek organizacyjnych, czyli chodzi m.in. o wynagrodzenie i tak dalej, czy funkcjonowanie oświaty, kultury, pomocy społecznej. I też mieli zapotrzebowania większe, no tak jak i państwo, ale budżet mamy taki, jaki mamy, jeżeli oczywiście jeszcze sprzedamy grunt w Gruzewsku za 60 tysięcy. Więc my nie jesteśmy w stanie w tym momencie podpisać z wami, wiecie o tym, innej umowy, tak? My wiemy, jeżeli znajdą się pieniądze, to może być podpisana nowa umowa na nowe zadanie, tak? Jakie nowe? No przecież to będzie kontynuacja tych działań, które ja nie rozumiem. Jak może pan burmistrz ogłosić teraz konkurs za 3 miesiące? Określona data, czyli na przykład za te 60 tysięcy, ile? 62 tysiące, możecie funkcjonować do końca lipca. I tak trzeba tę umowę podpisać. To jest wszystko na ten temat. Program współpracy jest na 2023 rok. Ale jeszcze ja mam taką uwagę. Może Państwo rozmawiają z rodzicami. Skoro rodzice deklarują, że miesięcznie będą wpłacać 80 zł, my to bierzemy średnio, bo pani mówi, że jest 50 mniej więcej dzieci, ale niektórego domu ze względu na te 80 zł pewnie grozu rezygnują. Ale słuchajcie. Zawsze było, jest i będzie. No ale niechby 20 osób wpłaciło. 20 minut, to masz 1600 zł miesięcznie. To nie starcza na to wynagrodzenie do trenera. No tak, no to już mamy na pokrycie trenera. No nie ma, ale jeszcze nie ma. Nie chcę na zawody nie wyjedzie. Ale nie ma, bo trener nie ma. Pani Ewo, bo mamy dwie grupy po 1600 młodych chociaż już. Tak. Nie ma to się grać. Bo grupa nie ma, jeżeli to mamy dwie grupy, tak? Złe wyliczenia, to mam dużo więcej brakuje. Nie 107 tysięcy liczyliście, no skoro wam 3200 brakuje, co nie to jest operatywność tych ludzi, rodziców i kierownictwa. Także potrafią też i pozyskiwać. Państwo pytacie, jakie projekty. Potrafią też pozyskiwać te pieniądze, bo to oni nie patrzą tylko na to, co dostaną, bo jeszcze dodatkowe pieniądze. Rodzice nie płacili 20, no to to im brakuje 10 czy 12 tysięcy, a nie tyle. Ja podałem koszt, to już jest bleskoma pani, to nie? Gdzieś mi zginęły, bo mi rzuciłeś pan. Ale mówię, no utrzymanie seniorów w rozgrywkach to jest 74 tysiące. Utrzymanie drużyny młodzika w rozgrywkach to jest około 20 tysięcy. Utrzymanie orlików tej trzeciej grupy około 14 tysięcy. 94 i 14, to jest 108, tak? No i to jest... To się nic więcej nie zmieni. No, no dochodzi tam jeszcze, no, tak jak mówiłem, woda, bo tam nie wiem jak to jest rozliczone. No, i też mamy, no jeżeli tego, no to też ale staramy się zbudować. Ale to macie włączoną transportową również, tak? Tak. Wszystko. To jest wszystko w tym jest. Utrzymanie trenerów, woda do picia, wapno do sypania boiska. No wszystkie koszty. Koszenie trzeba wszystko. No, koszenie to akurat tu się szkoła zajmuje tym, nie? Bo... No i mówię, że to jeszcze odchodzą no, na przykład porządek zaszatnych, za które też szkoła tam rozlicza to, bo to następne by były koszty, które byśmy musieli ponosić, nie? Koszenie.
Dzięki współpracy reżyserów. Tak, tak. Rybarczyk nam cały czas też wałuje, też nas pomaga. No. No to takich ludzi jest jeszcze... To każde jedno wałowanie to jest 500 zł, a potrzebujemy tego w sezonie kilka razy. Koło 5 razy jest wałowane boisko. No ale boisko śliczne, panowie, trzeba... Tylko może nie mieć na tym kto gra. No, jeżeli... Ale jeździmy, to widać, dobre mamy tutaj obiekty teraz. Już takie zadbane.